z dotacji na ulicę Poznańską w Skórzewie. Następnie dodaliśmy nowe zadanie budżetowe w kwocie 150 tysięcy bez określania konieczności realizowania z LGD źródło. Dopiero jest ulica Szkolna budowana cele społeczno-kulturalne, tak? I nie przeszło propozycja dodania w paragrafie promocja, znaczy w dziale promocja 100 tysięcy złotych. Takie są zmiany. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania całości uchwały łącznie z tymi poprawkami, które uzyskały Państwa akceptację do budżetu. Przed głosowaniem ja mam tylko jedno pytanie do Pana skarbnika. Gdzie Pan tą stówkę odblokujemy? Bo gdzieś Pan ją... Wyszło z tego, z rezerwy ogólnej, to wraca na rezerwę ogólną. Mamy za stówkę do zagospodarowania. No, to rezerwę. Nie, on już nie gryją. Pan radny nie ma do zagospodarowania, a my wraca na rezerwę ogólną. Ale rada ma. Jest na rezerwie ogólnej. Jeszcze jakieś pytania? Również bardzo proszę o uwzględnienie, żeby uzasadnienie było w treści adekwatnej do przegłosowanych poprawek. Tak, to jest bardzo istotne, trudno w tej chwili je formułować, ale adekwatnej do przegłosowanych poprawek. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania, czy ktoś ma jakieś niejasności w kwestii tego, nad czym będziemy głosować? Nie widzę, w związku z powyższym poddaję pod głosowanie projekt uchwały ze zmianami, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 60 łamane przez 407 łamane przez 14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dopiewo na rok 2014. Kto jest za przyjęciem takich zmian w budżecie, proszę o głosowanie przez podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12 jednogłośnie. Dziękuję, nikt nie jest przeciw, nikt się nie wstrzymał. Jednogłośnie uchwała została podjęta i otrzymuje numer 456-67 łamane przez 456 łamane przez 14 dnia 12